Nowenna przed świętem błogosławionego Bronisława Markiewicza. Rycerz Sprawy Bożej, dzień drugi. Polacy są narodem rycerskim, którzy przez wieki z racji swego położenia zmuszeni byli do walki w obronie swojej niepodległości, czy to z Rosjanami, Niemcami, czy też ze Szwedami. I dlatego też wyobrażają sobie świat jako pole bitwy. Do rangi symbolu urosła w naszym narodzie postać małego rycerza Michała Wołodyjowskiego-Sienkiewiczowskiej trylogii, ale pamiętamy też o innych bohaterach już nie tylko literackich, ale rzeczywistych wojen i bitew staczanych przez polskie rycerstwo i wojsko w naszych dziejach. W XIX wieku pojawiają się święci, jak choćby brat Albert czy Rafał Kalinowski, którzy na początku również walczą z zaborcami, ale tę walkę z zewnętrznym wrogiem przerywają albo ją przegrywają nawet i odtąd starają się ją uwewnętrznić i przenieść na walkę ze złem, które jest w duszy każdego człowieka. A jest to najtrudniejsza walka, jaka istnieć może. Bronisław Markiewicz, jako syn narodu rycerskiego, dziecko czasów, w których rycerstwo kształtowało myślenie o świecie, jest właśnie takim rycerzem, białym rycerzem, który przeniósł tę walkę, to polskie kochanie zadymy, niekiedy tak irytujące i nieodpowiedzialne, na walkę wewnątrz człowieka. Opatrzność w osobie księcia Michała Radziwiłła popchnęła go, żeby swój zakon nazwał Towarzystwem Świętego Michała Archanioła, największego i pierwszego z Bożych rycerzy, i zaproponował swoim duchowym synom i córkom codzienny bój bezkrwawy w obronie Boga, wiary i innych wartości. Będąc zaś mistykiem i wizjonerem, widział on ogromną walkę dobra i zła i wiedział, że linia frontu przebiega przez serce dzieci i młodzieży, którzy nie potrafią sami wygrywać tej batalii i często stają się łatwym łupem szatana. Mawiał, wychowanie dzieci opuszczonych jest w czasie obecnym akcją społeczną najpierwszą, najważniejszą i najbardziej piekącą, albowiem jeśli tej akcji należycie nie przeprowadzimy, wtedy wszystkie nasze prace i usiłowania na jakimkolwiek polu podjęte w niwecz się obrócą. Opieką księdza Markiewicza objęte były dzieci i młodzież od 3 do 20 lat życia. Owocem wychowania było m.in. wychowanie około 1500 dzieci i młodzieży. Przez zakłady michalickie przewinęło się do II wojny światowej około 13 tysięcy dzieci i młodzieży. Główną dążnością wychowawców dzieci opuszczonych, pisał nasz błogosławiony, jest wpoić głęboko w serce wychowanków zasad wiary świętej, wprowadzić je w czyn i dać im sposób do życia jakikolwiek byle możliwy. Błogosławiony Bronisław prorokował i wieścił, że oto zbliża się walka na śmierć i życie, apokaliptyczne zmaganie się sił dobra i zła. Ze świętym Michał Archanioł poprowadzi wojska anielskie do boju z Lucyferem i w tym boju zwycięży. Mówił więc święty z miejsca wjazdowego do Polaków: naprawcie wszystko w Chrystusie, wyzbądźcie się wad narodowych, grzechów, podejmijcie bój bezkrwawy na co dzień. Markiewicz nie jest dyplomatą. Pisze swoje trzy słowa do starszych w narodzie, gdzie mówi prosto z mostu, że trzeba zmienić swoje myślenie i poprawić los najuboższych i niechcianych, szczególnie dzieci. Z tego powodu jest w pewnym okresie izolowany i uważany za niebezpiecznego. Lecz taki jest los proroka. Jako lekarstwo na poprawienie kondycji polskiego społeczeństwa proponuje niepozorną zasadę, powściągliwość i praca. To taki bardzo gorzki, szary lek, nieefektowny. Nie można tu szpanować, nie widzą nas tłumy,
Nie ma lajków na FB ani serduszek. Widzi nas tylko Pan Bóg, niebo i aniołowie. Powściągliwość, mawiał, w pierwszym rzędzie hamuje ta cnota popędy przyrodzone, które służą do zachowania rodzaju ludzkiego i do zachowania naszego życia, takimi są popęd płciowy, a potem popęd do przyjmowania pokarmu i napoju. I na poparcie swoich racji cytuję świętego Jana Chryzostoma. Człowiek przejedzony podobny jest do okrętu zbyt obciążonego, który nie może swobodnie się poruszać i narażony jest na niebezpieczeństwo zatonięcia, skoro powstanie burza. Każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, dążąc bez przerwy do swojego celu ostatecznego, to znaczy do połączenia z Bogiem przez miłość, powinien pracować całe życie. Bądź ciałem, bądź duszą, bądź wszystkimi siłami swojego umysłu, mawiał. Błogosławiony Bronisław to także mistyk, przyjaciel Boga, który ukrył tę perłę przed swoimi, zaokrywając ją zasłoną milczenia. Jedynie od czasu do czasu w jego zapiskach wymyka się coś na kształt okruchów, jak choćby to zdanie zapisane 8 grudnia 1863 roku. Uczyniłeś mnie kochankiem swoim. Oglądałem Maryję. Innym razem, gdy był zaproszony do kolatora Trzecieskiego, został poproszony o wypowiedzenie się, czym jest rozmowa. Rozmowa, odpowiedział, to miłosierdzie, gdyż Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały i z natury swojej człowiek w każdej chwili powinien żyć i rozmawiać z Bogiem. Ilekroć więc człowiek, aby rozmawiać z drugim człowiekiem, odrywa się od Boga, wtedy czyni wielkie miłosierdzie bliźniemu. Opuszcza Boga, aby udzielić się stworzeniu. Błogosławiony Bronisław najprawdopodobniej przeżył mistyczne zaślubiny, stan w życiu wewnętrznym, który pozwala się cieszyć bliską obecnością Boga na ziemi. Stwórca jednak posłał swego białego rycerza na targowisko świata, aby pozbierać z niego poranione brakiem miłości sieroty, którymi nikt nie chciał się zająć. Rycerz poświęcił swoje intymne szczęście bycia samemu z Panem Bogiem, żeby być w samym oku cyklonu. Poszedł więc na sam front najsłabszych, do powiedzielibyśmy dziś wykluczonych, żeby ratować przed złem. I myślę sobie, że tę perłę intymnego bycia z Bogiem błogosławiony Bronisław specjalnie głęboko zakopał, żeby nie fascynować cudownościami swoich duchowych synów i córki, żeby nam powiedzieć, kochani, macie być zwykłymi świętymi, którzy pracują, katechizują, wychowują dzieci, odmawiają różaniec i adorują Najświętszy Sakrament. Codziennie albo często przystępują do Komunii Świętej. Bądźcie zwyczajni, bądźcie święci, żyjąc powściągliwie i pracowicie, a i tak dojdziecie kiedyś do domu Ojca. Modlitwa o kanonizację i cud uzdrowienia za przyczyną błogosławionego Bronisława Markiewicza. Wszechmogący Wieczny Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława Kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski, o którą niegodnie Cię prosimy. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.